Dawaj gruby. Dawaj gruby, bo ci pół minuty już minęło. Dobra. Zresetujemy ci jak duch narodu. No. Do rzeczy, Wojciechu Marcinie. No. Nie wiem, czy znacie temat. Ja odnośnie tej wojny i tego, co się dzieje, wiesz, ale może mam, poskładają sobie fakty, wiesz, 12 lat jestem abstynentem, analizuję internet i różne takie spiski te eurowy, w każdej dziedzinie po prostu lubię posłuchać, kto ma coś do powiedzenia. Nie wiem, czy znacie temat, ale na pewno znacie Artura Lalaka. Nie znam. On nie znasz. Mówi o takim resecie, który ma liczbę 676. To jest bardzo interesujące, co chciałem wam przekazać, gdyż liczba 676 się bardzo często pojawia w komunikatach przekazywanych medialnie teraz w gazetach. A Artur Lalak, na razie wam powiem tak, krótko chciałbym i treściwie. Artur Lalak przedstawia sytuację, tak, również Ether TV, jak go widzę, tak go widzę, ale mniejsza o to. Przedstawia sytuację, że na świecie występuje co 676 lat tak zwany reset. Ostatni był w 1346, gdy była czarna dżuma. Dżuma, tak. Tak, i teraz, jeżeli się skupisz na liczbie 676, to co się dzieje, jest bardzo podejrzane, gdyż zainteresuje was jednym faktem. Takich komunikatów o liczbie 676 jest bardzo dużo na internecie obecnie w czasach tego wirusa, tej zarazy, ale najważniejszym tym przekazem 676, tak jakby sobie państwa i włodarze tego świata, tak to nazwę, cynk dawali, że właśnie zaczął się reset. I teraz skojarz fakty, jak Iran miał niby sprowokować, no właściwie Stany miały sprowokować Iran wojnę z zabiciem generała. Po czym wyszedł przywódca irański i ogłosił, kiedy całe oczy świata były skierowane na ten konflikt, który może zaistnieć na świecie, wypowiedział się tak, jego słowa, możesz to odnaleźć, jest to oficjalnie, przecież medialnie nagłośnione, wyszedł przywódca Iranu i powiedział tak, że mają 13 scenariuszy, w których 13 scenariuszy, jak uderzyć w Stany Zjednoczone, z których całemu światu, czyli tym, co nami rządzą po prostu, co uknuli ten spisek, że właśnie zaczął się reset ludzkości. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, co sądzę o tym wirusie. O wirusie jest moje podejście, manewry, Defender. U nas w kraju się odbywają, zostało sprowadzone wojsko. Otóż po dzisiejszym komunikacie, jak zobaczyłem wieści ze Słowacji, kiedy rząd się podał do dymisji, nie wiem, czy o tym słyszeliście, rząd podał się do dymisji, pani prezydent Słowacji przyjęła na swoje ręce dymisję rządu, oczywiście wyznaczyła drugi. Uważam, że to, co się stanie za 2-3 miesiące, będzie katastrofalne, bo wszyscy o tym mówią dla gospodarki, słucham też tych maklerów giełdowych i tak dalej. Będzie to katastrofalne i ja myślę, że jak rząd Słowacji podał się do dymisji, to nasi grają do końca, to są szczury, które chcą zejść napchanymi portfelami, ostatni z okrętu, chcą się dopaść do końca i zejdą ze sceny i ukryją się gdzieś, gdzie nie będziemy wiedzieć gdzie, a to wojsko jest po to, że w razie za 2-3 miesiące, kiedy ludzie już wyjdą na ulicę, żeby stłumić to wszystko, żeby ich nie dopadli. Takie są moja opinia, nie wiem jak wy to widzicie, ja to tak przeanalizowałem, no, ale najlepiej... Tak, słuchaj, tak. Kamracie, powiem ci tak. O, czekaj, bo coś... Jest z nami? Znowu sygnał zerwał. Słuchaj, kamracie, gruby, wszystko do tego zmierza, że tak może być. Że tak może być. Obecność obcej armii w Polsce jest żyrantem dla obecnej władzy i wcześniejszej władzy, nie miejmy złudzeń. Poprzednia władza, Tuskowa władza nie była lepsza od tej władzy. Taka sama była. Wszystkie rządy po 89 roku są rządami godnymi jakiegoś dochodzenia prokuratorskiego. Okej, mamy kolejną osobę na linii. Dobry tak, wieczór. Wojtku, zainteresujcie się liczbą 676, bo dokładnie... Jeszcze tylko chwilkę, mogę? Tak, ale to już wiesz, bo wiem, końcówka. Tak, no. Nasz rząd, oficjalny komunikat, liczba przebadanych próbek w Polsce, 676, dwa tygodnie temu. Rozumiesz? To są jaja.
676. Dziękuję wam, zaraz wam wpłacam, pozdrawiam wszystkich. No dobrze, mamy kolejnego widza. To posłuchajmy, co nasz widz ma do powiedzenia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czołem. Halo, witam. Tu Sławek z Białegostoku. Sławek? Tak, Sławek. Witaj, Sławku. Witam, panowie. Mam takie dwie uwagi. Pierwszą chciałbym poruszyć, że tak, to jest zdecydowanie wojna, tylko że to jest ta wojna. Moim zdaniem dopiero ona rozpocznie się tak naprawdę w niedługim okresie czasu, ze względu na to, że to jest przygotowanie do resetu, tak jak poprzedni tam rozmówca mówił o tej symbolice 676. Ja siedzę w tym głęboko dosyć i uważam, że to będzie naprawdę dopiero w 2024 roku całkowita, no nie całkowita, ale tylko 70-80% społeczeństwa. Ale co, depopulacji, tak? Tak, to jest początek depopulacji. Jak z tym żyć, Sławek? Jak z tym żyć? No. Właśnie i sam się zastanawiam i ja chciałem właśnie takie pytanie do was zadać. Jak z tym żyć? Co z tym zrobić? Jak się do tego przygotowywać? No bo widzicie, co się dzieje. No niby w Białymstoku mamy tylko 5 przypadków tego zakażenia wirusem, a rzeczywistość jest, podejrzewam, dużo gorsza. Tak jest moje zdanie. A właśnie też chciałbym się dowiedzieć na antenie później, żebyśmy mogli się wypowiedzieć, co z tym robić, jak z tym walczyć, z tym przekazem, począwszy od tego koncertu choćby Madonny na Eurowizji w 2012 roku. Nie wiem, czy oglądaliście. Nie mam świadomości. Nie mam. A to w internecie można znaleźć. Jest to całkowity przekaz tego, co się teraz dzieje. Wy sobie obejście, jak moglibyście, chcielibyście się do tego jakiś tam sposób ustosunkowali. I jeszcze jedna uwaga, znaczy nie uwaga, taka moja opinia do pani Mosbacher, która tak w tamtym tygodniu była rozmowa, tamtej kpiny i tak dalej, nie z waszej strony, tylko ogólnie. Ale ja życzyłbym sobie, żeby każda nasza polska, słowiańska kobieta mogła się tak zachować przy mężczyznach. I tylko tyle chciałem. Życzymy wszystkiego miłego. Do zobaczenia i usłyszenia. Dziękujemy, ładnie się zmienił gość nas w czasie, proszę. No, fajnie. Sławek, nie odpowiem ci pytaniem, nie odpowiem ci, jak z tym żyć. Z tą wiedzą, która właściwie jest destrukcyjna, jest rujnująca nasze życie. Jak wychowywać dzieci, jak planować, jak pisać książki, jak malować obrazy? Nie wiem. Ci, którzy tę wojnę wywołali, godni są najgorszej kaźni. Najgorszy, jaką sobie można z mroków historii wygrzebać i wyobrazić. To znaczy, jeśli to wszystko jest te resety i to wszystko jest rzeczywiście prawda, to powiem ci, ludzkość się jakoś musi obronić. Momencik, Jacku, zaraz wyjdziemy. Czy my należymy do tej ludzkości, Polacy? Nie sądzę. Są narody, które wykazują dużo samodzielności i suwerenności. My do nich nie należymy. My, Polacy, do tych narodów nie należymy, ani nasze państwo.